Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy mnie widzą i słyszą. Nazywam się Jan Pluta. Reprezentuję Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, a zajmuję się fizyką zderzeń ciężkich jonów, to się tak oficjalnie nazywa. Chodzi o fizykę jądrową, wysokich energii oraz fizykę cząstek elementarnych. Zapraszam wszystkich na wycieczkę, można powiedzieć, w świat jąder atomowych, cząstek elementarnych, a może i czegoś więcej, ale to się dopiero pojawi w trakcie. Cieszę się bardzo, że są osoby, których interesuje świat, który nas otacza, a w szczególności to, co na tym świecie jest dla nas niedostępne naszymi zmysłami. Natomiast tym bardziej jest ciekawe. Właśnie ekstremalne stany materii to takie stany materii, których nie możemy zaobserwować oczami, ani usłyszeć o nich, ani ich odgłosy usłyszeć. Natomiast one odgrywają bardzo ważną rolę w tym, żebyśmy rozumieli właśnie to, co widzimy i słyszymy, ale ich samych usłyszeć ani zobaczyć nie możemy. To natomiast, co widać na ekranie w tej chwili, to jest przykład takiego ekstremalnego stanu materii i ten ekstremalny stan nazywa się plazma kwarkowo-gluonowa. Ja mam świadomość, że to, co widać na ekranie w tej chwili, ten obrazek, to może posłużyć na razie jako element dekoracyjny tylko, a co on w rzeczywistości przedstawia, to o tym będzie jasne, ale powiedzmy sobie po naszej prezentacji. Zaanonsuję od razu, że mówiąc o ekstremalnych stanach materii, zamierzam powiedzieć także o innym ekstremalnym stanie materii, jakimi jest struktura i wnętrze, w szczególności rdzeń, gwiazd neutronowych. Z tym, że oba te tematy wymagają trochę więcej czasu, żeby w ramach jednego spotkania o nich powiedzieć i to sobie zostawiam na następne spotkanie. Natomiast mówiąc o ekstremalnych stanach materii, najlepiej zacząć od nieekstremalnych stanów materii, czyli takich, które znamy z życia codziennego i takich, o których uczyliśmy się w szkole. A w szkole uczyliśmy się, że materia może być w trzech stanach skupienia. Stałym, ciekłym i gazowym. Przejścia pomiędzy stanami tymi są możliwe, ale to zależy od warunków zewnętrznych, od dwóch parametrów takich. Ciśnienia i temperatury. W tej chwili na ekranie widzimy z lewej strony przykład takich trzech stanów skupienia odnoszących się do wody, a więc widzimy wodę, widzimy lód i tu wokół jest na pewno mnóstwo pary wodnej. Na tym wykresie tutaj widzimy relacje między tymi stanami, trzema stanami, funkcji ciśnienia, o tu, i temperatury na tej osi. Ciśnienie jest wyrażone nie w hektopaskalach, tylko w paskalach, tutaj o paskale są, więc żeby to jakoś przybliżyć, powiem, że hektopaskal, ten z pogodynki, to jest 100 paskali, więc jeżeli mówimy, że jest 1000 ciśnienie atmosferyczne w Warszawie o 1000 ileś hektopaskali, czyli 10 do 5 paskala, więc gdzieś w tym miejscu. Temperatura jest wyrażona w kelwinach, ale z kolei, jeżeli sobie uzmysłowimy, że 273,15 kelwina to jest 0 stopni Celsjusza, to nie będziemy mieli żadnych kłopotów. Po prostu, jeżeli weźmiemy sobie 10 do 5 paskala i pojedziemy sobie w tą stronę i zobaczymy, przy jakiej temperaturze następuje przejście pomiędzy fazą stałą i fazą ciekłą, to wyjdzie nam, że te znane nam 273 kelwiny, czyli 0 stopni Celsjusza. Jak się przesuniemy troszkę dalej, trafimy znowu na przejście pomiędzy fazą ciekłą i gazową, czyli po prostu żeli i będziemy widzieli znowu 373 kelwiny, tego rzędu wielkości. Jeżeli będziemy dalej zmieniać ciśnienie i temperaturę, w szczególności jeżeli będziemy zwiększać ciśnienie, zwiększać temperaturę, to w którymś momencie ten wykres się kończy. A jak to możliwe, żeby się kończył? To możliwe, bo zmiany, które następują przy takich zmianach ciśnienia i temperatury, prowadzą do tego, że własności gazu i własności cieczy stają się takie same i w tym punkcie, zwanym punktem krytycznym, już nie można odróżnić cieczy od gazu. No dobrze, ale to jeszcze ciągle nie jest stan taki jakiś ekstremalny.
taki stan łatwo osiągnąć właściwie. Własności stanu nadkrytycznego wody są bardzo ciekawe i można by też o nich dużo powiedzieć, ale my szukamy ekstremalnych wartości. W związku z tym, co robimy? Podnosimy ciśnienie, podnosimy temperaturę i widzimy, jak zmieniają się własności naszej materii. To już przestaje być ważne, czy to jest woda, czy to jest olej, czy to jest jeszcze coś innego. Po prostu zwiększamy temperaturę, ale nie 100 razy, tylko nie 1000 razy, tylko w milionach to wszystko idzie. Przy czym, jeżeli nawet zwiększymy temperaturę w tysiącach razy, to uzyskamy, co wtedy uzyskamy? Uzyskamy czwarty stan skupienia materii, który jest znany również zapewne ze szkoły, a mianowicie stan plazmy. Następuje przejście fazowe, ale nie między cieczą i gazą, ale między atomami i atomami zjonizowanymi, czyli jonami. Jeżeli atomy zjonizujemy, to wówczas będziemy mieli mieszankę elektronów i jąder atomowych. To już nie będą atomy jako takie, bo już plazma ma tę właściwość, że przewodzi prąd, choć sama w sobie jest obojętna, ponieważ jest tyle elektronów, co i jąder atomowych. Ale własności już są zupełnie inne. O, chociażby widzimy to na tym, że piorun, który przelatuje między chmurami a Ziemią, przewodzi prąd elektryczny. I wtedy mamy wyładowanie elektryczne. Plazma jest dosyć egzotycznym stanem skupienia na Ziemi, ale miejmy na uwadze, że Słońce jest zbudowane z plazmy, tu właśnie to pokazałem jako przykład, a gwiazd podobnych Słońcu to jest 99, nawet więcej, procent materii we Wszechświecie. W związku z czym plazma jest najpopularniejszym stanem materii we Wszechświecie. Ciągle jednak nie jest to stan ekstremalny, bo jeszcze dalej możemy podnosić i ciśnienie, i temperaturę. I co wtedy uzyskamy? Żeby o tym powiedzieć, to przyjrzyjmy się lepiej na początek, jakie są podstawowe składniki struktury materii. Jeżeli weźmiemy do ręki jakiś przedmiot, wszystko jedno, czy to będzie kamień, czy to będzie szklanka z wodą, czy to będzie jabłko, czy to będzie cokolwiek innego, i będziemy spróbować zobaczyć, z jakich elementarnych składników ten przedmiot się składa, okaże się, że on może się składać z komórek, może się składać z cząsteczek, molekuł, ale w końcu dochodzimy do struktury atomowej, bo wszystko na świecie składa się z atomów. Taki pogląd panował do przełomu XIX i XX wieku, że atomy są elementarnymi składnikami materii. Ale burzliwe odkrycia początku XX wieku, w którym ważną rolę odgrywała nasza słynna rodaczka Maria Skłodowska-Curie, doprowadziły do tego, że w 1911 Rutherford odkrył jądro atomowe, w 1919 bodajże protony, a w 1932 roku Chadwick odkrył neutron. I wiemy już, że atom posiada strukturę wewnętrzną, składa się z jądra atomowego i elektronów. Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. I kiedy ja byłem uczniem, to na tym się kończyła struktura materii. A teraz już wiemy, że protony i neutrony mają strukturę wewnętrzną. To znaczy składają się z cząstek zwanych kwarkami. Na chwilę obecną uważamy, że kwarki nie posiadają wewnętrznej struktury, a więc są końcem tego łańcuszka, który pokazuje coraz to mniejsze elementy struktury materii. No, to, co nas interesuje wobec tego i co byłoby ekstremalnym stanem materii, to gdybyśmy zobaczyli materię nieatomową, niejądrową, nieprotonową czy neutronową, a kwarkową. I to byłby stan ekstremalny. Powstaje pytanie, czy można to zrobić? Czy moglibyśmy rozbić, tak jak można rozbić atom, żeby zobaczyć, żeby było oddzielnie jądro atomowe i elektrony i będziemy mieli stan plazmy, tak jak można rozbić jądro atomowe i uzyskać swobodne protony i neutrony. No to spróbujmy, czy dałoby się rozbić proton i z niego uzyskać swobodne kwarki. Powiem od razu, że tak się tego zrobić nie da. Po pierwsze, kwarki mają ułamkowe ładunki, których nikt nigdy nie widział. Obserwujemy i rejestrujemy wyłącznie ładunki, które są wielokrotnościami ładunku elementarnego, czyli ładunku elektronu lub protonu dodatni ładunek. A dlaczego tak się to wszystko dzieje? Bo kwarki mają takie właściwości, które są niezwykle egzotyczne i które nawet trudno sobie uzmysłowić, że tak może być. Bowiem jakie mają kwarki własności? Mają takie własności,
że oddziaływanie między nimi rośnie wraz z odległością. Ktoś powie, przecież jak to dziwne jest, bo przecież jeżeli ładunki elektryczne są blisko siebie, to ci linie na siebie oddziaływają, jak je oddalimy, no to słabiej oddziałują, to jest logiczne, prawda? Ale tu jest odwrotnie. Wiemy też, że zasięg oddziaływania pomiędzy kwarkami, tak zwane oddziaływania silne, mają zasięg skończony, wobec tego gdzieś w którym, na jakichś większych odległościach te kwarki już w ogóle na siebie nie oddziaływują. I mamy sprzeczność. Z jednej strony oddziaływanie rośnie z odległością, z drugiej strony powyżej pewnej odległości tego oddziaływania w ogóle nie ma. Jak to w ogóle możliwe? Ano możliwe. Zobaczmy. To jest taki na palcach tłumaczenie obrazkowe jakby dla dzieci, ale poglądowe i myślę, że użyteczne. Próbujemy rozłączyć dwa kwarki, rozdzielić je, oddzielić od siebie. No i co? No siła oddziaływania musi rosnąć, bo tak jak powiedziałem, im dalej, tym większe, silniejsze oddziaływanie. To tak, proszę Państwa, jakbyśmy naciągali sprężynę. Co, żeby ją naciągnąć bardziej, czyli żeby oddzielić, coraz większą odległość uzyskać między tymi przedmiotami, które rozciągamy. Wiedzą to ci, którzy zajmują się gimnastyką z użyciem właśnie takich gum czy sprężyn, które trzeba rozciągać. Proszę Państwa, więc żeby je rozciągnąć, musimy coraz to większą siłę wkładać. Rozciągamy, rozciągamy, aż w którymś momencie sprężyna pęka, a cała energia, którą włożyliśmy w to, żeby rozciągnąć tą sprężynę, zamienia się w masę, na końcach tworzą się dwa nowe kwarki i mamy taką sytuację, jaką mieliśmy na początku tu. O. Hop. I znowu mamy to samo. I można tak w nieskończoność kręcić, prawda? Czyli siła oddziaływania między kwarkami rośnie wraz z odległością. Z drugiej strony, jeżeli ta siła jest zbyt duża, powstają nowe kwarki, czyli nowe cząstki się tworzą i oddziaływania nie ma, nie dlatego, że nagle się zniknęło, tylko że energia tego oddziaływania została zmieniona w masę. No dobrze, to jest kłopot rzeczywiście, bo swobodnych kwarków uzyskać się nie da. No ale czy na pewno się nie da? Fizycy to ludzie uparci i dążą do celu bardzo zdecydowanie, szukając różnych rozwiązań, bardzo często nietypowych i zaskakujących. Zadajemy sobie pytanie, jak uwolnić kwarki? Oto jest hamletowe pytanie. Jak z materii, w której kwarki są uwięzione w protonach i w neutronach, bo tak jakby w workach schowane i niedostępnym naszym badaniom, uczynić materię kwarkową, w której kwarki oddziaływują między sobą, kwarki oddziaływują, to są tak zwane oddziaływania wymienne poprzez wymianę cząstek zwanych gluonami. W związku z tym te gluony to są te właśnie sprężynki, które kwarki łączą. Prawda? Taką materię chcemy uzyskać, materię kwarkową, a nie materię, ona się nazywa hadronowa, bo protony i neutrony należą do klasy cząstek zwanych hadronami. A więc nie chodzi nam o materię hadronową, bo ta już jest nieźle przebadana. Chcemy uzyskać materię kwarkową, gdzie kwarki nie będą schowane, nie będą uwięzione, tylko będą swobodne. No jak to zrobić? No, poszukajmy jakichś sposobów. Jednym sposobem może być ściskanie materii. Znaczy, jeżeli będziemy wywierać ogromne ciśnienia na te właśnie nasze hadrony, to one się będą zbliżać do siebie i być może dojdzie do takiej sytuacji, że te kwarki zbliżą się na tyle, że zaczną oddziaływać między sobą i zrobi się coś takiego. No, spróbujmy. No i trzeba uruchomić obliczenia teoretyczne. W oparciu o te informacje, które już mamy, to można zrobić. Obliczenia zostały wykonane, wynik został uzyskany i uzyskaliśmy informację, że aby coś takiego było możliwe, to trzeba ścisnąć materię w ten sposób, do takich wartości, żeby gęstość materii była, no przeczytajmy, 100, tu 3 zera, tu 3 zera, czyli 100 milionów ton na centymetr sześcienny. No i tutaj można się zaniepokoić, bo powstaje pytanie, a jak uzyskać takie ciśnienie? 100 ton na centymetr sześcienny. Centymetr sześcienny to jest powiedzmy sobie wielkość kostki cukru. No ale kostka cukru, która by miała masę 100 milionów ton, to jest coś bardzo egzotycznego. No to można może by podgrzać materię, bo jak się podgrzewa, to co to znaczy podgrzewanie? To nadanie cząsteczkom coraz to większej energii. Pamiętam ze szkoły taką regułkę, która mówi, że temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek. Może ktoś jeszcze ze szkoły taką regułkę pamięta. Więc
temperatura i energia to są rzeczy zamienne. Można temperaturę wyrazić w jednostkach energii, można wyrazić w dżulach, można wyrazić w elektronowoltach. Więc żeby z kolei osiągnąć nasz cel, czyli żeby w wyniku podnoszenia temperatury cząstki zderzały się z tak ogromnymi energiami, żeby mogło nastąpić rozbicie protonów czy neutronów w to, żeby uwolnić kwarki, to zgodnie z obliczeniami wynika, że powinna być temperatura 1 i tutaj jakaś ilość zer, policzmy 3, 6, 9, 12, czyli 10 do 12 Kelwina. Ja tak przypomnę, że temperatura Słońca to jest 6 milionów stopni, czy tam 6 milionów Kelwinów, a to jest jeszcze milion razy więcej, czyli musimy uzyskać temperatury milion razy większe niż temperatura na Słońcu. No, 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 nie jest to takie proste. No, ale nie zrażajmy się. Jeżeli byśmy wykonali obliczenie takie, że zderzamy ze sobą dwa jądra atomowe, takie jądra atomowe o dużych masach, na przykład jądra złota, czy uranu, czy ołowiu, to wówczas był na bardzo krótki czas, ale w momencie, kiedy te jądra nadlatują z przeciwnych stron i się zderzają, z całą pewnością wytworzymy wysokie gęstości materii i wytworzymy wysokie temperatury. I obliczenia pokazują, że to jest możliwe. W takim przypadku, przy bardzo wysokich energiach zderzających się cząstek, na bardzo krótki moment możemy stworzyć te warunki. Tyle, że na bardzo, bardzo krótki czas, na jaki, ano zaraz to o tym sobie powiem. Zobaczmy, jak wygląda takie zderzenie. Dwa jądra nadlatują, jedno z jednej strony, drugie z drugiej, tak jak tu jest pokazane. No. Następuje zderzenie. Część tych jąder, które nie brały udziału w zderzeniu, ta część tutaj i ta część tutaj. No, traktujemy ich jako obserwatorów, tu napisaliśmy obserwatorzy, a to są uczestnicy. No. I w tym miejscu powstaje jakiś twór, który z angielska nazywamy fireball, kula ognista. No. I wewnątrz tej kuli możemy uzyskać i temperatury, i ciśnienia wystarczające do tego, żeby mogło nastąpić przejście fazowe z materii hadronowej tej do materii kwarkowej. Tak pokazują oszacowania. Aby rozwiązać problem, zwykle zaczynamy od oszacowań takich wstępnych, a następnie wykonuje się symulację komputerową. No to zrobiono taką symulację komputerową, ja ją chciałbym teraz pokazać. Zobaczmy, mamy dwa jądra z dużą liczbą nukleonów, o, tych kuleczek czerwonych tutaj. Za chwilę one będą się zderzać. Tylko jeszcze powiem, że one są to nie są kulki, tylko takie dyski, bo mamy na uwadze to, że przy bardzo wysokich prędkościach występuje efekt relatywistyczny, tak zwane skrócenie Lorentza i w wyniku tego skrócenia z kulek zrobiły się dyski. Uwaga, zderzamy. Ruszam. Bęc. Nastąpiło zderzenie. Tu widzicie Państwo tych obserwatorów. O. A to są uczestnicy. Prawda? Ale tutaj mamy czerwone kuleczki, ale też dużo innych kuleczek, żółte i niebieskie. One symbolizują cząstki wyprodukowane w zderzeniu. Nie te, które się zderzały z tej części rozbitych jąder, tylko one zostały wyprodukowane. To jest rezultat znowu słynnego równania Einsteina, E równa się mc kwadrat. Prawda? Możemy zamieniać energię w masę i masę w energię. Pozwólmy dalej rozwinąć się temu procesowi. Uwaga, puszczam dalej. Cząstki się rozlatują. Gdyby to było w laboratorium, gdzie mamy ustawione nasze detektory, to te cząstki by trafiły w nasze detektory, byśmy je mogli zarejestrować. No dobrze. Ale tu jeszcze żeśmy bardzo nieprecyzyjnie mogli przyjrzeć się, jak przebiega ten proces zderzenia. To zrobimy to w innej symulacji, która to lepiej pokazuje. Uwaga. A nie, teraz jeszcze raz mi się wyświetliło to, ale to nie o to mi chodzi. Teraz będzie. Teraz drugi raz zderzamy dwa jądra ze sobą. Już wyeliminowaliśmy to skrócenie lorentzowskie, wobec tego na tej wizualizacji mamy dwie takie kule złożone z mniejszych kulek, a więc w tym przypadku są to dwa jądra ołowiu, które zderzają się przy energii 160 gigaelektronowoltów na nukleon. No i dobrze, tu będzie pokazane, jak czas płynie. O. Czas jest w takich jednostkach Fermi nad C, no może
to dobrze byłoby w sekundach to wyrazić, ale żeby to wyrazić, trzeba byłoby Fermi, czyli 10 do minus 15 metra, podzielić przez prędkość światła, czyli 10 do 8 metra na sekundę. No i jak się podzieli 10 do minus 15 przez 10 do 8, no niechybnie wychodzi 10 do minus 23. A więc to jest czas liczony w jednostkach rzędu 10 do minus 23 sekundy. Czyli jedna milionowa, milionowej, milionowej, jeszcze raz milionowej sekundy. No dość krótki czas, trzeba powiedzieć. Symulacja została wykonana przez naszych kolegów z Frankfurtu w ramach modelu teoretycznego Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics. No to dobrze, ruszajmy. I co? I rozpoznajemy ten obrazek, który był na pierwszym naszym slajdzie, który pokazywałem. Teraz już wiemy, że te szare kuleczki to są protony i neutrony z jąder, które się zderzają. To jest jądro, które nadlatywało z tej strony. To jest to, które nadlatywało z tej. I to są nasi obserwatorzy. A tu są nasi uczestnicy. No dobrze, ale my tu nie widzimy tych uczestników, tych szarych kuleczek, bo tu jedna jakaś jest. Tylko widzimy kolorowe jakieś kuleczki. Co to są za kolorowe kuleczki? Te kolorowe kuleczki to są kwarki. Kwarkom nadajemy taką właściwość, którą nazywamy kolorem, ale to jest zupełnie nie kolor taki jak dosłownie. To jest po prostu tylko przez analogię, że tak jak z trzech kolorów można złożyć kolor szary, tak z trzech rodzajów kwarków. Z trzech kwarków, czy jakie tam rodzaje są, to już byłoby szczegółowe bardziej wyjaśnienie potrzebne, ale z trzech kwarków składają się protony i neutrony. Z trójek kwarków. A inne cząstki są też takie, które składają się z dwóch kwarków, kwarka i antykwarku. Z tym, że no, akurat dzisiaj to już o tym nie będziemy mówić. Powiem, że na temat właśnie struktury kwarkowej materii są referaty dostępne również na tym portalu, na którym ja występuję i można sobie o tym więcej posłuchać i dowiedzieć. To jest materia kwarkowa. Nie ma tutaj zbyt wiele protonów i neutronów, bo zamiast nich rozbiliśmy je i uzyskaliśmy materię kwarkową. No ale zobaczmy dalej, jak to się rozwijać będzie. Pozwalamy, żeby się proces rozwijał dalej. Uwaga, klikam myszką. I co? Zaczynają nam znikać kolorowe kuleczki, pojawia się coraz więcej szarych. Prawda? To jest nic innego jak proces, który nazywamy hadronizacją. Po prostu kwarki, jeżeli tylko znajdą się w obszarze zasięgu swoich oddziaływań, natychmiast ulegają hadronizacji, znaczy z tych kwarków tworzą się cząstki, te takie właśnie, które można obserwować, które są już nie kolorowe, a szare, które są rezultatem połączenia się kwarków w cząstki te, które już są obserwowane. Czyli, że kwarki możemy obserwować i materię kwarkową mamy tylko przez bardzo, bardzo krótki odcinek czasu. Na tyle krótki, że można się zastanowić, czy to w ogóle daje się jakąś informację z tego wyciągnąć. No ale nie zrażajmy się. A jeszcze raz to się uruchomiło. No może zobaczmy sobie, jak to przebiega. Tutaj widzimy czas, który płynie. No. Pamiętamy, że to nie są sekundy, tylko 110 do minus 23 sekundy. Prawda? No i już. Oj. To, co teraz widzimy, to jest kolejny etap badań. Bo wiemy, że na komputerze można uzyskać bardzo dużo różnych ciekawych informacji, ale w fizyce liczy się to, co jest rezultatem pomiaru. I to, że uzyskaliśmy materię kwarkową, to musimy uzyskać w eksperymencie, a nie w symulacji komputerowej. Symulacja komputerowa ułatwia nam to, żeby przygotować sobie eksperyment, odpowiednio dobrać aparaturę, sposób analizy danych przemyśleć i tak dalej. Ale eksperyment musi być wykonany i analiza wyników musi dopiero potwierdzić, że uzyskaliśmy ten stan materii, o który go poszukujemy. Przygotowujemy więc aparaturę. Aparatura, jak widać, jest dosyć sporych rozmiarów, bo żeby ją zobaczyć, nie można wejść do budynku, tylko trzeba zrobić zdjęcie lotnicze. To jest laboratorium, które nosi nazwę Brookhaven National Laboratory w
Stanach Zjednoczonych, na wyspie Long Island, niedaleko Nowego Jorku. Eksperyment nosi nazwę, to urządzenie właściwie, nosi nazwę RIC, Relativistic Heavy Ion Collider. A jak działa? Śledźmy ruch tej kuleczki, przy której teraz mieszka, pokazuję. Uwaga. O, tak to wszystko działa. Przyspieszamy jądra atomowe w akceleratorze liniowym o nazwie tandem. Wstrzeliwujemy je do tak zwanego boostera, czyli wstępnego przyspieszacza. Dalej przyspieszenie następuje w akceleratorze AGS, Alternative Gradient Synchrotron. Następnie cząstki są tym jonowodem prowadzone tutaj. Wiązka jest rozszczepiana na dwie, z których jedna porusza się w prawo, druga porusza się w lewo. I w tych miejscach, gdzie jest ustawiana aparatura, gdzie znajdują się detektory i eksperymenty, te jądra atomowe się zderzają. No, tu, tu i tu. Te dwa eksperymenty już w tej chwili nie działają. Działa eksperyment Phoenix i eksperyment STAR. I właśnie nasza grupa z Politechniki Warszawskiej jest członkiem tego eksperymentu STAR. Tu siedzimy w tych budynkach, kiedy idą pomiary. A zobaczmy, prędkość tych jąder jest równa 0,4 i 5 prędkości światła. Bardzo, bardzo blisko prędkości światła. Jak wiemy, żaden obiekt materialny nie może osiągnąć prędkości światła, ale jest to prędkość, której naprawdę już niewiele brakuje do prędkości światła. No dobrze, to wszystko jest w Brookhaven. Tak wygląda detektor. Tak tylko pokażę, żeby mieć wyobrażenie. To jest paradoksalne, ale do badania najmniejszych składników materii budowane są największe urządzenia pomiarowe. Tutaj siedzi człowiek, który coś tam przygotowuje aparaturę. A to jest wizualizacja tego, co się potem spodziewamy uzyskać. Pierwsze piętro i parter, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, trzypiętrowy budynek. To jest taka wysoka jest aparatura. Ale to już nie koniec. To już nie jest symulacja komputerowa. To jest wizualizacja elektronicznej fotografii cząstek, które zostały wyprodukowane w tym zderzeniach realizowanych z pomocą tego eksperymentu. To są już, powiedziałbym, żywe ślady, które pozostawiły cząstki i które zostały tutaj zarejestrowane. Tu napisałem R na 7C², bo tu właśnie w tym miejscu, gdzie następowały zderzenia, energia została zamieniona w masę. Jak ktoś nie wierzy, że coś takiego jest możliwe, to ma tutaj żywy dowód. Jedziemy dalej. Drugi taki eksperyment, jeszcze większy, jest wykonywany aktualnie też w laboratorium CERN w pobliżu Genewy, a urządzenie nosi nazwę LHC, Large Hadron Collider. To jest zdjęcie lotnicze tego. Tu też widzimy cały system przyspieszania, tutaj ten booster taki, tu był jeden akcelerator, tu tak zwany proton synchrotron, tutaj drugi nazywany superproton synchrotron. A to jest pierścień LHC, Large Hadron Collider. Tutaj tak dla informacji, jak ktoś bywał w tych rejonach. To jest jezioro genewskie. Tu znajduje się lotnisko w Genewie. Tu jest CERN, ten właśnie ośrodek, bo tu damy swoje biura, pokoje, gdzie pracujemy. A w tym miejscu jest nasz eksperyment o nazwie ALICE. Teraz coś o nim powiem jeszcze. Tu jest tunel LHC. Długość 27 km, około 100 metrów pod powierzchnią Ziemi. Tego oczywiście z samolotu nie widać, bo to są kreski naniesione, żeby pokazać, jakie jest rozmieszczenie tego tunelu pod powierzchnią Ziemi. Dobrze. No tak wygląda aparatura. To jest nasz detektor, bo my jesteśmy członkami eksperymentu o nazwie ALICE. A Large Ion Collider Experiment. To są te akronimy, ALICE jest akronim od takich słów. Tu ludzie pracują. Wysokość tego 16 metrów. No tak, w przybliżeniu 5-piętrowy budynek. To jest magnes, który, ojej, jeszcze nie, jeszcze za chwilę, który waży sobie w przybliżeniu tyle, ile wieża Eiffla. No. A wszystko to jest w takiej komorze, która znajduje się około 80 metrów pod powierzchnią. A tak wygląda wynik tego, czyli wizualizacja śladów zarejestrowanych w komorze. Przyjrzyjmy się temu dokładnie. Bo my jako fizycy analizujący te zdjęcia musimy zidentyfikować wszystkie te kreski, które tu widać, które tu są zaznaczone, bo każda z nich reprezentuje cząstkę wyemitowaną w wyniku tego zderzenia.
A jak widać, one mają, są bardzo różne. Mają różną krzywizę. Jedne są bardzo zakrzywione, inne są prawie że proste, może nawet bywają takie, że są bardzo mało zakrzywione. Jedne są zakrzywione w lewo, w prawo powiedzmy tutaj, drugie zakrzywione w lewo. To wszystko, proszę Państwa, służy do tego, żeby zidentyfikować każdą z emitowanych cząstek. Wiemy, musimy się dowiedzieć, jaki był ładunek tej cząstki, jaka była masa tej cząstki, nazwa i jaka to była w ogóle cząstka, czyli zidentyfikować ją i musimy zmierzyć jej ten. A pęd ma trzy składowe, PX, PY, PZ, czyli musimy zmierzyć trzy składowe współrzędne, trzy współrzędne pędowe tej wyemitowanej cząstki. W rezultacie możemy wyliczyć oczywiście jej energię. I to jest nasza praca jako fizyka. A to, co teraz pokazuję, proszę Państwa, to do tego właściwie zmierzaliśmy od samego początku. To tutaj jest napisane po angielsku Phase Diagram of Strongly Interacting Matter. Diagram fazowy materii silnie oddziałującej. To ten diagram pokazuje nam przejście fazowe, ale nie od wody do lodu czy coś takiego, tylko od fazy materii hadronowej, czyli fazy protonowo-neutronowej, do fazy materii kwarkowej. Tu mamy napisane LHC, jeszcze już te nazwy nam coś mówią, to ten akcelerator Brookhaven, LHC. Jeżeli wykonujemy zderzenia z pomocą tych akceleratorów, przy takich energiach, przy jakich one pracują, to tak jakbyśmy wykonywali taką wycieczkę do bardzo wysokich temperatur, to są temperatury rzędu 100 do 200 megaelektronowoltów. No, proszę Państwa, tu mam napisane, że 1 elektronowolt to jest około 10 do 4 Kelwina, czyli około 10 tysięcy stopni, 10 do 4. Jeżeli byśmy tą temperaturę chcieli wyrazić nie w megaelektronowoltach, tylko w Kelwinach albo w stopniach Celsjusza, tu 10 do 4, tu jeszcze nie elektronowolty, tylko megaelektronowolty, więc 10 do 6, robi się 10 do 10, tu jeszcze jest 100, robi się 10 do 12. To jest, proszę Państwa, ta temperatura. Ktoś powie, a jak zmierzyć taką temperaturę? Czy to jest w ogóle możliwe? No tak, oczywiście. Przecież, proszę Państwa, jak my zmierzymy energię tych cząstek i przypomnijmy sobie szkolną regułkę, że energia jest miarą energii, że temperatura jest miarą energii kinetycznej i chaotycznego ruchu cząsteczek, to jeżeli tą energię zmierzymy, to tak jakbyśmy zmierzyli temperaturę. Wobec tego mierząc energię z zakrzywienia polu magnetycznym można wyznaczyć pęd cząstki, a tym samym i energię. Możemy wyznaczyć temperaturę. Zmierzyć ją po prostu możemy. Skoro ją zmierzymy, to możemy uzyskać wartości takie, które możemy porównać teraz. Czy to są wartości odpowiadające temu, co jest potrzebne do dokonania przejścia fazowego do stanu materii kwarkowej? Widzimy, że tak. I to jest połowa sukcesu, powiedziałbym. Bo spełniliśmy warunki tego przejścia. No ale jeszcze nie wiemy, czy przejście nastąpiło. Prawda? Bowiem, proszę Państwa, mogą być dwa scenariusze. Dwa scenariusze, to znaczy, może być tak, że warunki spełnione były, ale mechanizm oddziaływania jest taki, że przy tych energiach i w tym przypadku plazma się nie tworzy. To jest cel eksperymentu. To, cośmy zrobili, to spełniliśmy warunki, a teraz wykonujemy eksperyment i patrzymy, co jest w jego wynikach. Bo może być tak, że zderzenie, to jest taki rysunek bardzo ciekawy swoją drogą, to jest tak zwany stożek Minkowskiego. Tu na tej osi mamy przestrzeń współrzędną, tu mamy czasową współrzędną, jądra zbliżają się do siebie A z jądrem, A z jądrem B, tu się zderzają, a tu jest to, co się dzieje później. Wszystko się musi zmieścić w tym stożku, bo cząstki nie mogą się poruszać z prędkościami większymi od prędkości światła. A to, jak to przebiega, jaki jest mechanizm tego oddziaływania, to jest właśnie to, co się chcemy dowiedzieć. Może być tak, że następuje faza przedrównowagowa, potem gaz hadronowy, potem cząstki się rozlatują, koniec, kropka, nic się nie dzieje. A może być przejście fazowe do stanu plazmy, potem jest sama faza mieszana tak zwana, dopiero potem gaz hadronowy i to, co się wylatuje, to powinno nieść z sobą informację o historii tego, w jaki sposób te cząstki zostały utworzone. No i teraz powstaje pytanie, czy to się da zrobić, żeby sprawdzić, czy ten scenariusz jest zrealizowany, czy ten scenariusz jest zrealizowany. Ano, zobaczmy.
Podam jeden przykład, a takich przykładów mógłbym podać dużo więcej. Powiem sobie przynajmniej z 5-6, może i jeszcze więcej. Ale podam jeden przykład, w którym dowiemy się, czy osiągnęliśmy stan plazmy, czy nie. Ano zobaczmy. Nastąpiło zderzenie, wyemitowanych zostało mnóstwo cząstek. Tu mamy pokazaną trójwymiarową geometrię tego zderzenia. Jedno jądro leciało z jednej strony, poleciało tu, czyli przed ekran, drugie poleciało tu, za ekran. A płaszczyzna ekranu jest płaszczyzną prostopadłą do tego kierunku, który nazywamy osią reakcji. A rozkłady cząstek wyemitowanych w tej płaszczyźnie nazywamy rozkładami azymutalnymi. No to są takie żargon, powiedzmy, nasz fizyk. Ważne jest, że chcemy się dowiedzieć, czy ten rozkład w płaszczyźnie azymutalnej jest izotropowy, czy też jest tak, że więcej cząstek na przykład emitowanych jest na boki, a mniej w górę i w dół. I jak to jest w przypadku cząstek lekkich, jak w przypadku cząstek ciężkich, jak w przypadku protonów, jak w przypadku mezonów, czy hiperonów, czy jeszcze innych cząstek. No, to będzie bardzo ciekawa informacja mówiąca o tym, jaki był mechanizm tego, co tu się działo, kiedy do tego zdarzenia doprowadziliśmy. Tu jest podany przykład, takie cząstki lecą sobie w różnych kierunkach. Wobec tego badamy te rozkłady azymutalne i wyznaczamy dla różnych cząstek i dla różnych pędów cząstek, wyznaczamy wielkość, którą nosi nazwę V2, tak, która charakteryzuje stopień anizotropii tych rozkładów. Jeżeli są emitowane izotropowo, tyle samo w górę, co i w dół, co i w bok, to ten współczynnik V2 będzie równy 0. Jeżeli on będzie duży, to znaczy, że anizotropia jest dosyć spora. On może być różny dla różnych cząstek. On może być różny dla różnych znaków cząstek, dla różnych mas cząstek. No i to jest bardzo ciekawe, żebyśmy się tego dowiedzieli, bo wtedy możemy powiedzieć wiele o mechanizmie tego, co się tutaj działo. No i zrobiliśmy to. No i dobrze. Dostaliśmy te rozkłady. One są tutaj pokazane. Mamy tak, cząstki dodatnie, ujemne. Tu są cząstki neutralne. Tu są cząstki o mniejszych masach, tak zwane mezony. Tu są cząstki o większych masach. Tu są protony i antyprotony, czyli mezony, hiperony lambda, hiperony xi. No, cała gaz, 6 rozajów cząstek na tym wykresie jest pokazane. No i teraz patrzymy, czy widzimy jakieś prawidłowości. No owszem, widzimy, bo wyraźnie widać, że mamy dwie krzywe takie. No i zadajemy sobie pytanie, co się grupuje na tych krzywych? Może grupują się cząstki ujemne na jednej, a dodatnie na drugiej, może o mniejszych masach na jednej, a o większych masach na drugiej. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że grupują się cząstki te, których struktura kwarkowa jest taka, że składają się z dwóch kwarków na tej krzywej, a te, co z trzech kwarków się grupują na tej krzywej. Jak to się możliwe, że tak się dzieje? Tak może być tylko wtedy, kiedy w czasie tego zderzenia, do którego doprowadziliśmy, uwolniona została struktura kwarkowa i kwarki odcisnęły, że tak powiem, swoje oblicze na tych rozkładach. Te, które były dwukwarkowe, wykazują mniejszy stopień anizotropii. Te, które były trzykwarkowe, większy stopień anizotropii. I to powiem z różnych innych powodów jeszcze, o których tu wiele mówić nie będę, ale jest logiczne i rozsądne. Tak może, tak powinno być. Jeżeli rzeczywiście doszło do przejścia fazowego. To, że doszło, to widzimy jednoznacznie. Po prostu uwolniliśmy kwarkowe stopnie swobody i struktura kwarkowa odbiła się na rozkładach azymutalnych cząstek. Nie masy, nie ładunki, a liczba kwarków okazała się być ważna. A ktoś powie jeszcze, no dobrze, skąd wiecie, że akurat tu jest, te są dwukwarkowe, te są trzykwarkowe, a może te są trzykwarkowe, te są pięciokwarkowe. No dobrze, możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić w ten sposób, że przeliczymy ten efekt na jeden kwark. Wtedy to podzielimy przez 3, to podzielimy przez 2, no i będzie wtedy, a na jeden ile to wychodzi? Na jeden kwark. No dobrze, to podzieliliśmy. Na tym wykresie to zrobiliśmy. To są te same energie kinetyczne, tyle że podzielone przez liczbę tak zwanych konstytuentnych kwarków. W przypadku mezonów 2, w przypadku barionów 3. No i co? No i nałożyło się wszystko. Drodzy Państwo, uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać.
doprowadziliśmy do tego, że stworzyliśmy warunki powstania ekstremalnego stanu materii zwanej plazmą kwarkowo-gluonową i pokazujemy, że rzeczywiście tę materię wytworzyliśmy. I właściwie w tym momencie mógłbym już zakończyć mój referat, ale na deser powiedziałbym, mam coś, co zasadniczo odmieni znaczenie tego wyniku i połączy świat cząstek elementarnych ze światem, tym mega światem, czyli ze strukturą kosmosu i wszechświata. A co to będzie? Proszę Państwa, na tym diagramie tutaj, czy jakby powiedzieć na tej ilustracji, widzimy pokazaną ewolucję wszechświata. Ten obrazek to jest wkładka do jednego z numerów Wiedzy i Życia kiedyś tam. Bardzo, uważam, jest bardzo wymowna i wiele informacji pokazuje. To, co tu nastąpiło, co jest takim tutaj pokazane takim kółkiem, to jest właśnie wielki wybuch. Jak wiemy, nasz wszechświat rozpoczął się od wielkiego wybuchu około 13,8 miliarda lat temu. Następnie przechodził różne stadia ewolucji. Bardzo wiele. Te stadia są tutaj zaznaczone takimi kręgami. Kolejna, tutaj jest coś, co nie wiemy, co to było. Tak zwana era Plancka. Tu nastąpiło szybkie rozszerzanie się wszechświata, faza inflacji tak zwanej. I potem następowały kolejne kroki, kolejne etapy ewolucji wszechświata, aż wreszcie w tym wszechświecie pojawił się człowiek. Prawda? I teraz co? Logiczne jest, że te późniejsze etapy wynikają z tego, jakie były wcześniejsze etapy, bo te późniejsze powstały z tych wcześniejszych. Siły, jakie występowały przy oddziaływaniach, powiedzmy sobie, cząstek elementarnych, określiły później to, że z nich powstały gwiazdy, że gwiazdy ewoluowały w określony sposób, taki, który doprowadził do powstania systemów planetarnych, galaktyk i wreszcie planety, wśród nich Ziemi i tak dalej. Ale to, co zapoczątkowało ten proces, ten stan materii, który był na początku, to nie był stan materii taki, jaki teraz w wszechświecie istnieje. Proszę Państwa, przy tych ciśnieniach i przy tych temperaturach, jakie były wtedy, to jedynie mogła być, chwila przerwy, żeby zwiększyć, że powiem, siłę emocji, to wtedy to musiała być plazma kwarkowo-gluonowa. W ten sposób, wytwarzając ten stan i badając jego własności, dowiadujemy się, jakie były mechanizmy rządzące pierwszym etapem ewolucji wszechświata, od którego wszystko się zaczęło. I badając to w laboratorium, czynimy coś takiego, jakbyśmy cofali wskazówki zegara do pierwszych mikrosekund po wielkim wybuchu i badali to, co się tam dzieje, badali w naszych laboratoriach. To jest niesamowite i to jest ogromna radość dla fizyków, którzy mogą mieć świadomość, że uczestniczą w tego typu badaniach i pomiarach. I już właściwie mógłbym skończyć, może dodam jeszcze na koniec taką własną refleksję, którą tak bym sformułował. Po kilkunastu miliardach lat od wielkiego wybuchu na małej planecie Ziemi pojawił się człowiek, który zapragnął poznać swoje pochodzenie, swą historię i swoje miejsce, w którym przyszło mu żyć. Tym człowiekiem jesteś także ty. Dziękuję Państwu za uwagę.